Siemaneczko, z tej strony Piotr, naczelny inżynier tej miejscowości. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć o czymś, co ostatnio jest w ogóle hitem w internecie, a mianowicie chodzi o zestrzelenie UFO nad Alaską, a dokładnie i Kanadą. Tam w ogóle co tam się działo, że tam zostały poderwane myśliwce tam F-22 Raptor w jednej z... Tutaj powołuje się na źródło interia.pl. Zestrzelenie UFO nad Alaską. Trzy niezidentyfikowane obiekty weszły w strefę powietrzną Stanów Zjednoczonych. Zostały poderwane z bazy dwa myśliwce F-22 Raptor, które podleciały do obiektu i na rozkaz prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zestrzeliły dwa obiekty, z czego jeden rozbił się gdzieś w bardzo górzysto-leśnym terenie, a drugi też wpadł do jeziora na terenie Kanady. Myśliwce F-35 kanadyjskich sił powietrznych też zestrzeliły jeden obiekt, który wpadł do jeziora jakiegoś tam w Kanadzie. Ale powiem wam tak, mnie interesuje drugie dno, bo powiem wam szczerze, że wątpię, żeby tak zaawansowana cywilizacja, która buduje tego typu obiekty, jak na nagraniu z 2004 roku z Iraku, gdzie normalnie UFO było pomiędzy blokami mieszkalnymi, to powiem wam szczerze, wątpię, żeby byli tacy głupi, że daliby zestrzelić swój statek jakimś tam ludzikom z jakimś tam, jakiegoś tam państwa na tej żałosnej planecie. Ja podejrzewam, że to bardziej chodzi o to, że rosyjskie samoloty i chińskie wchodzą w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych i Amerykanie ich zdejmują. Jep, jep, jep. Strącony, zatopiony. No i zaraz ktoś powie, co ty pierdolisz, jakby to było, to by potwierdził. Spokój, kurwa. Już wam wytłumaczę wszystko. Posłuchajcie, weźcie na logikę. Jeżeli Amerykanie by powiedzieli, że strąciliśmy 4 myśliwce rosyjskiego wojska, czy 4 myśliwce chińskiej armii, to przecież zaraz by prezydentowie tych obu krajów zabrali głos, że hola, hola, wy zabiliście naszych pilotów, zniszczyliście nasze mienie. Aha, no to kurwa przygotowania do wojny. No i mamy pełnoskalową trzecią wojnę światową. Lepiej i taniej jest sprzedać głupim ludziom, znaczy opinii publicznej, bajeczkę, że strąciliśmy UFO i ten pojazd nie jest niezidentyfikowany, nie znamy i nie wiemy, gdzie się rozbił i tyle. Zasypujemy, kurwa, temat pod dywanem, mamy wyjebane na jakiś czas. Zobaczcie, poszukajcie, wpiszcie sobie UFO zestrzelone, praktycznie z całego świata macie informacje. Na całym świecie dosłownie jakby z rosyjskiej matrioszki, z baby wyszła kolejna baba, a w tym wypadku normalnie od Ameryki się zaczęło i nagle falowo, lawinowo komunikaty, że w Bangladeszu strącono UFO, w Rio de Janeiro pocisk rakietowy wystrzelony z helikoptera trafił UFO. No. Na Hawajach to samo. Wszędzie walą do UFO. I UFO dostało. W Indiach pocisk zdalnie sterowany trafił UFO. Ono spadło i się rozbiło. Czy żyjemy w świecie wariatów, czy zdrowomyślących ludzi? Bo ja po prostu nie uwierzę w to, że obca cywilizacja dałaby strącić swoje statki kosmiczne. Prędzej, jeżeli coś takiego by się stało, to podejrzewam, że oni by zabrali zaraz odwet i zbombardowali Pentagon co najmniej, albo inny ośrodek ważny w USA, albo strąciliby ich samoloty, żeby zrobić rewanż, że wy nasze strąciliście obiekt, to my wasze też strącimy. Pomyślcie nad tym, bo to jest naprawdę niezły temat. Okej, trzymajcie się, na razie.